praktycznie wszystko się zmieni. Droga wojewódzka, która jest bardzo zniszczona w centrum Michałowa, wraz z chodnikiem, przystankiem, z oświetleniem. Będzie wykonany chodnik na Kwietniówce koło Stadniny. Będzie zagospodarowanie placu za muszlą koncertową w Michałowie. W tej teczce razem z tymi środkami, które uchwaliliście jako wkład własny, jest ponad 4 300 000 zł. I dzięki tym środkom Działoszyce pięknieją. Przede wszystkim zagospodarowanie i przebudowa placu targowego, jak również przebudowa dachu na szkole podstawowej w Działoszycach, adaptacja pomieszczeń tej szkoły pod potrzeby przedszkola i urządzenie placu zabaw. Między innymi przebudowa budynku po gimnazjum, które w przyszłym roku będzie wygaszone, więc powstanie na powrót Dom Kultury i biblioteka. I kolejna inwestycja, taka praktycznie rzecz biorąc promocyjna, to będzie rewitalizacja Grodziska. Będzie zrobiona droga dojazdowa od Placu Solnego na Grodzisko. Planujemy dokończyć jeszcze przebudowę terenów nad Nidą.